Dawno, dawno temu, wysoko, wysoko hen w podniebnej krainie panował król Chmurka. Dniami i nocami, bo przecież chmury nie potrzebują snu, przemierzał swoje królestwo wzdłuż i wszerz, sprawdzając, czy wszystko jest w porządku. Czy chmurki płyną wolno i szczęśliwie po niebie i nie zaczepiają się o iglice wysokich wież? Czy nie wpadają między ostre gwiazdy, ani nie są w żaden sposób niepokojone przez czarowników, chętnie łapiących sobie niczego nie podejrzewające obłoczki, żeby ważyć z nich eliksiry do panowania nad pogodą? Czuwał nad tym, żeby ziemia była odpowiednio nawodniona. Nad obszary zagrożone suszą wysyłał deszczowe chmury. Stawiał też czoła chmurom burzowym, jeśli rozhulały się ponad miarę. A kiedy dochodziło do sporów między jego poddanymi a ptakami, szybującymi po jego królestwie, zawsze rozstrzygał je sprawiedliwie. Jednym słowem, król Chmurka miał ręce pełne roboty i w swym pięknym, kłębiastym pałacu był rzadkim gościem. Ale kiedy już do niego wracał, to czuł się bardzo samotny. Opiekował się całym swoim królestwem, ale nie miał nikogo, kto zaopiekowałby się nim. Dlatego postanowił się ożenić. Kiedy tylko powziął ten zamiar, zaczął bacznie przyglądać się chmurkowym dziewczętom. Ale czas mijał, a on nie mógł znaleźć żadnej, którą chciałby poprosić o rękę. Co gorsza, im dłużej obserwował obłoczkowe damy, tym bardziej upewniał się w przekonaniu, że straszne z nich płaksy. A on nie chciał spędzić reszty życia z kimś, kto w każdej chwili gotów wybuchnąć rzęsistym deszczem. Dlatego też zwrócił swoje oczy na ziemię, nad którą codziennie przepływał, i zaczął przyglądać się ziemskim istotom, czym się zajmują, jak się zachowują i czy któraś nie przypadnie mu do serca. I któregoś dnia dostrzegł istotkę, która tak go zachwyciła, że stanął jak wryty, nie mogąc i nie chcąc się ruszyć. Przepiękna dama była malutka, drobna i wiotka. Nosiła sukienkę w kolorze najczystszej bieli, z maleńką żółtą kropeczką w środku, która tak pięknie odcinała się od panującej wokół zieleni. Wyglądała delikatnie i niewinnie, a kiedy król Chmurka poobserwował ją dłużej, doszedł do wniosku, że jej charakter jest równie delikatny i przyjemny jak jej wygląd, sądząc po tym, w jaki sposób odzywała się do otaczających ją traw, przechodzących obok małych zwierzątek, czy wiatru muskającego jej płatki, co, trzeba nadmienić, wywołało w naszym zakochanym lekkie uczucie zazdrości. Kiedy wiatr ów przelatywał obok króla Chmurki, ten zatrzymał go na chwilę i, chmurząc się bardziej niż miał to w zwyczaju, zapytał, jak zwie się ta ziemska piękność. Dowiedziawszy się zaś, że jej imię to Stokrotka, zgromił zdziwiony wiatr wzrokiem i odpłynął niebem do swoich obowiązków. Ale od tego czasu każdą wolną chwilę spędzał właśnie tam, gdzie rosła Stokrotka. Najpierw tylko obserwując ją z wysoka, potem zagadując uprzejmie i obsypując podarkami takimi jak ciepły deszczyk czy perlista rosa o poranku. W końcu, ponieważ Stokrotka z każdym dniem podobała się naszemu królowi coraz bardziej i wydawało się, że i on nie jest jej niemiły, odważył się i wyznał jej swoje uczucia, prosząc ją o rękę. No dobrze, o listek. Wtedy Stokrotka spuściła smutną główkę i powiedziała: Wasza wysokość, bardzo cię lubię,
Jesteś dobry, czuły, troskliwy i cieszy mnie każda chwila, jaką razem spędzamy, ale ja jestem kwiatem, a ty chmurą. Ja nie mogę zamieszkać pod niebem, oderwana od ziemi, a ty przecież nie możesz zamieszkać tu, na dole. Zachmurzył się nasz król Chmurka tak bardzo, jak jeszcze nigdy wcześniej. Musiał przyznać rację swojej ukochanej. Chmury i kwiaty to dwa różne światy i nie mogą się pobrać. Niestety, nawet w bajkach nie wszystko jest możliwe. Nasz król westchnął więc tylko rozdzierająco, skłonił się przed swoją ukochaną po raz ostatni i odpłynął w najdalsze zakątki swego królestwa. Cały poszarzały ze zgryzoty. Od tej pory... Słucham? Co mówicie? Że nie mam racji? Że w bajkach wszystko jest możliwe? Macie rację. Bo oto, co się dalej stało. Król Chmurka męczył się straszliwie i z dnia na dzień pochmurniał i mroczniał coraz bardziej. Chciał zapomnieć o Stokrotce i w ten sposób wyleczyć swoje złamane serce. Ale nie mógł zapomnieć jej widoku, delikatnego szmeru jej głosu i zapachu, który tak go urzekał. Dlatego po miesiącu wielkiego smutku, podczas którego zrobił się już prawie zupełnie czarny, niczym najstraszniejsza chmura burzowa, i tak ciężki od wzbierających w nim łez, że obijał się o wszystkie góry, drzewa i wieże, postanowił raz jeszcze odwiedzić Stokrotkę. I kiedy znów ją zobaczył, nie wytrzymał i rozpłakał się rzęsiście, a jego łzy lały się na okoliczne miasta, wioski, lasy i pola, na łąkę, na której mieszkała Stokrotka i na jej śliczną główkę. Król Chmurka płakał bardzo długo, a Stokrotka rozpaczała wraz z nim, bo trzeba wam wiedzieć, że pokochała go bardzo i jej serce też pękało z żalu, że nie mogą być razem. A kiedy ulewny płacz króla dobiegł końca i znów zaświeciło słońce, odbiło się blaskiem w rozległym jeziorze, w które przemienił się król Chmurka, wypłakawszy cały swój żal. Zaś na jego samiuteńkim środku, nie pytajcie jakim cudem, bo nie potrafię tego wyjaśnić, rosła maleńka Stokrotka. Szczęśliwa jak nigdy, bo wreszcie ona i król Chmurka mogli być razem. Zapytacie, co było dalej? Król Chmurka, mimo iż przeniósł się na ziemię, nadal pełnił swoje królewskie obowiązki, gdyż w powierzchni jeziora, którym się stał, odbijał się każdy zakątek jego podniebnej krainy. A jeśli musiał wydać jakiś rozkaz, wiatr, który został jego posłańcem, niósł go w mgnieniu oka tam, gdzie trzeba. A dzięki Stokrotce, która zawsze była przy nim, nigdy już nie czuł się samotny. Bo tak to już bywa, że jeśli ktoś pragnie czegoś naprawdę mocno, to nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Nie tylko w bajkach. Bardzo dziękuję, że zechcieliście wysłuchać 6 bajki zrealizowanej w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. A jeśli znacie jakieś ciekawe miejsca, o których mogłaby powstać kolejna opowieść, to zróbcie ich zdjęcie lub rysunek i przyślijcie je na adres bajkodzieje@gmail.com.